ptactwa to jest taka mało inwazyjna dla środowiska, a w ogóle nie inwazyjna metoda puszczenia ptactwa i bardzo skuteczna. Jednak opieramy się na naturalnym lęku przed drapieżnikiem. Każdy ptak ma wkodowane w głowę, jak wygląda i czym grozi spotkanie z drapieżnikiem. Także taki strach odpędza już te akurat gawrony tutaj, które kolonizowały się, zakładały gniazda. Usługę zaczęliśmy od zrzucenia gniazd. Urząd Miasta wykonał zrzucanie gniazd. Potem my, jako firma sokolnicza, zaczęliśmy starać się o to, żeby gawrony sobie wybiły z głowy to miejsce ostatecznie, żeby nie chciały tych gniazd odbudowywać. Z doświadczenia wiem, że gdyby im nie przeszkadzać w tym czasie, to bardzo szybko, myślę, że w przeciągu jednego, dwóch dni powstałyby nowe koszyki drzewa. Także przyjechałem tutaj z dwoma ptakami jastrzębiowatymi, harisami, jastrzębiami harisa i jednym sokołem. Ptaszki są ustawione na konkretne pory dnia. Jeden na rano, drugi na południe, trzeci na popołudnie. I kiedy tylko widzimy jakieś zgrupowania ptactwa, czy to gawronów, czy też kawek, sporo ich tutaj, no to puszczamy takiego drapieżnika i latając samą swoją obecnością, wdaje im do zrozumienia, że to jest mało atrakcyjne miejsce, że to jest jego stały rewir łowiecki. Taka usługa też nie powiodłaby się przy jednorazowym, czy nawet przy puszczaniu gdzieś tam co jakiś czas. A ja to muszę faktycznie pilnować terenu od świtu do zmierzchu. I jak długo pan tu jest? Tutaj będzie? Jestem od piątku, będę 2 miesiące. Naszym celem jest, mówię, nie dopuszczenie do budowy gniazd akurat w tej części parku, takiej najbardziej reprezentatywnej. I sprawienie, że te ptaki jednak znajdą inne noclegowiska i nie będą brudzić tej okolicy, bo one faktycznie zjadając w dzień gdzieś tam jakiś pokarm, później zrzucają wszystko, co strawią w miejscu, w którym nocują, tak? To była cała duża kolonia ptaków. One nocowały właśnie w tej części parku. W tej chwili już po kilku deszczowych dniach i akcji sprzątania tych odchodów nie widać, ale było bardzo źle. Jak pan widzi, teraz jest duża poprawa. Samochody na parkingach też mogą czuć się bezpieczne. O, już się mewa zainteresowała. Tu są jakieś one alarmują całe otoczenie, zobaczyły drapieżnika. To jest normalne, natomiast to trwa jakieś 2-3 minuty i wszystkie ptaki później oddalają. Zazwyczaj nabierając coraz większej wysokości, czują się bezpiecznie. Wiedzą, że drapieżnik, który jest niżej, stwierdzi, że to jest zbędny wydatek energetyczny, gdyby miał gonić ptaka, który jest na przewagę skupiony.